serdecznie podczas dzisiejszej transmisji. Zaczynamy od tego, że chcemy oddać chwałę Jezusowi Chrystusowi i chcemy Go uwielbić. Gdziekolwiek dzisiaj jesteś, jakkolwiek oglądasz tą transmisję, to dzisiaj możesz spotkać się właśnie z Nim, z tym, którego chcemy uwielbić. Zapraszamy Cię do tego. Możesz użyć tekstów, które będą wyświetlone. Możesz użyć swojego głosu, możesz zatańczyć, tak by oddać Jemu chwałę. To jest najważniejsze w tym momencie i zapraszamy Cię do tego gorąco. Jeden Twój głos, jeden na Twoje słowo jest.
Góry wznoszą się. Strach ucieka, gdy uwielbiamy Cię. Nikt nie jest jak Ty, nie pokona Cię nigdy nic. Na dźwięk Twoich słów niemożliwe się zmienia w cud. Nikt nie jest jak Ty, nie pokona Cię nigdy nic. Na dźwięk Twoich słów niemożliwe się zmienia w cud. Rzeczywistość wokół nas z wiarą, z pewnością, z zaufaniem, bo Ty masz inną perspektywę, Jezu, dlatego tak bardzo chcę być bliżej Ciebie, w Twojej obecności. Chcę Ciebie wierzyć, Jezu. To jest nasza siła, to jest nasza radość, to jest nasze życie, gdy wielbimy Ciebie. Jesteś tu, jesteś pośród nas, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię.
jesteś tu, działasz każdym z nas. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś wszechmocny, Ty czynisz cuda. Jesteś drogą, światłem w ciemności. O tak, taki jesteś Ty. Jesteś wszechmocny, Ty czynisz cuda. Jesteś drogą, światłem w ciemności. O tak, taki jesteś Ty. Jesteś tu. Thank you.
zaśpiewaliśmy. Nie musisz widzieć, nie musisz czuć, ale to nie zmienia faktu, że On wciąż działa. I Bóg bardzo często działa w naszym życiu w ukryciu, w rzeczach, których nie widzimy. Ale jeśli Mu zaufasz, pomimo wszystko, pomimo, że nie widzisz i nie czujesz, to wierzę w to, to jest moje doświadczenie. On zawsze nas zaskakuje właściwą odpowiedzią we właściwym czasie. Po prostu Mu zaufaj. Przeciwności, przeszkód. On jest niezmienny. Jezus Chrystus zapłacił cenę swojego życia za naszą wolność i za nasze zwycięstwa, które możemy odnosić każdego dnia. I On jest w stanie przenosić góry, przesuwać okoliczności tak, aby wyprowadzić Ciebie i mnie do miejsca pokoju, do miejsca, gdzie będziemy czuć się bezpieczni, do miejsca Jego obecności. Zawsze ten sam, wielka jest wierność Twa, wierność Twa. Wciąż troszczysz się, zaufam Ci, Ty nigdy nie zawiodłeś mnie. Zaufam Ci, Ty nigdy nie zawiodłeś.
Bóg powiedział coś w swoim słowie, to jest tak i amen. To się spełnia, to działa. A jeżeli tego nie doświadczyłeś, to chcę Cię zachęcić. Szukaj odpowiedzi w Jego Słowie, szukaj odpowiedzi w Biblii. Nowy Testament jest pełen opowieści tego, jaki jest Jezus Chrystus, tego, co On chce robić i co robi. On jest niesamowity. Jemu chwała i cześć. Dziękuję Wam serdecznie, że mogliśmy razem uwielbiać Jezusa Chrystusa, że razem wspólnie, my tutaj, Wy gdzieś w swoich domach, mogliśmy razem uwielbić Jego imię. To jest przepiękne, że Kościół może być gdziekolwiek Ty jesteś i reprezentujesz Jezusa. Dziękuję Ci z całego serca za wspólny czas i zapraszam Cię już teraz do odsłuchania kazania, które już za chwilę będzie głoszone z tego miejsca. Życzę Ci miłego odbioru i owoców tego wszystkiego, co usłyszysz i wprowadzisz w życie. Amen. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że ten czas uwielbienia to był dobry czas dla każdego z nas, kiedy mogliśmy uwielbić naszego Boga. A my dzisiaj zamierzamy kontynuować serię pod tytułem Boże korzyści. I pierwsze kazanie dotyczyło uzdrowienia, drugie kazanie dotyczyło kwestii tego, jakie pytania sobie zadajemy, kiedy chorujemy. I dzisiejszy temat będzie dotyczył nie Bożego uzdrowienia, ale Bożego przebaczenia. Jest to bardzo ważne, kochani, abyśmy zrozumieli, że będąc Bożymi dziećmi, będąc synami i córkami Pana Boga, a to są ci, którzy poddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi z własnej nieprzymuszonej woli, to my mamy mnóstwo korzyści i błogosławieństwa, które z tego wypływają. Jedną z tych rzeczy jest Boże uzdrowienie, a drugą z tych rzeczy jest to, że Bóg jest Bogiem, który przebacza nam nasze grzechy. Psalm 103, bo na tym psalmie się opieramy, Dawid napisał w drugim wersecie i w trzecim wersecie taką rzecz. Błogosław moja duszo Pana i nie zapomnij o żadnym Jego dobrodziejstwie, nie zapomnij o żadnej korzyści. To On przebacza wszystkie Twoje winy i On leczy wszystkie Twoje choroby. On przebacza wszystkie Twoje winy i On leczy wszystkie Twoje choroby. I bardzo często jest tak, że słowo grzech ma wiele, wiele odniesień w języku hebrajskim i języku greckim i ja nie chcę mówić o słowach w języku greckim, które oznaczają grzech i w języku hebrajskim, bo nie mamy na to czasu, ale chciałem dotknąć tylko trzech słów, które określają grzech w języku polskim i ciekawe jest to, że również Dawid w psalmie 32, wersety od 1 do 2, Dawid mówi tak, o jak szczęśliwy jest ten, któremu przebaczono nieprawość, i którego grzech został zakryty. Jak szczęśliwy jest człowiek, któremu Pan nie poczyta winy i którego duch jest wolny od fałszu. Tutaj w tych dwóch wersetach są trzy określenia określające coś, co jest przestępstwem względem Pana Boga, coś, co jest złamaniem Bożego prawa. Pierwsze słowo to jest nieprawość, drugie słowo to jest grzech, a trzecie słowo to jest wina. I niektórzy bibliści, niektórzy komentatorzy, kaznodzieje dokonują tutaj rozróżnienia pomiędzy tym, że nieprawość na przykład jest grzechem, który dokonuje się w naszym wnętrzu, to jest grzech spowodowany naszymi złymi motywacjami bądź myślami, a inni mówią, że znowu wina to jest coś, co określa grzech, który jest jakimś konkretnym działaniem. Ja nie chciałbym dzisiaj o tym mówić. Chciałbym mówić o jednej wspólnej rzeczy. O tym, że Bóg przebacza nasze grzechy, Bóg przebacza nasze nieprawości, winy. To nie ma znaczenia, czy to jest od wewnątrz, czy to jest na zewnątrz. To nie ma znaczenia. Bóg chce przebaczać Tobie i mnie absolutnie wszystko to, co jest złamaniem Jego prawa. Chciałbym też skontrastować dzisiaj dwie rzeczy. Co Bóg robi z naszym grzechem, w jaki sposób On nam przebacza nasz grzech i co próbuje robić diabeł w tym wszystkim. My musimy być mądrzy. W Nowym Testamencie Bóg całkowicie objawił działanie diabła. On objawił działanie diabła, on objawił sztuczki diabła. W Starym Testamencie diabeł de facto prawie w ogóle nie istnieje. Ludzie nie mieli świadomości istnienia diabła, ale w Nowym Testamencie, kiedy człowiek ma autorytet nad diabłem, ten diabeł został objawiony i widzimy jego sposoby funkcjonowania. A więc pierwsza rzecz, którą Bóg robi z grzechem, z naszym grzechem, to jest to, że Bóg oddala od nas nasze grzechy, podczas gdy diabeł próbuje cię utożsamić z grzechem. Bóg oddala od nas nasz grzech. Co to oznacza, że on oddala? Kiedy przychodzisz do Boga i poddałeś Mu już swoje życie
i stałeś się Jego dzieckiem, stałeś się Jego synem bądź córką, to w tym momencie, kiedy wyznajesz swoje grzechy, Bóg całkowicie ci je przebacza i oddala grzech od ciebie. Co robi diabeł? Diabeł w momencie, kiedy grzeszysz, próbuje tak blisko przyprowadzić się do tego grzechu, on chce, aby ten grzech dosłownie utożsamił się z tobą. A więc przykład. Jeśli napijesz się alkoholu, jeśli się upijesz, co jest grzechem w świetle Nowego Testamentu, to w tym momencie, przychodząc do Boga i przepraszając Go za ten grzech, Bóg przebacza ci ten grzech, on chce oddalić ten grzech od ciebie, abyś znowu żył czystym, świętym i sprawiedliwym życiem przed Nim. Natomiast to, co robi diabeł próbuje w tym momencie utożsamić się z tym grzechem i wmówić ci, że jesteś pijakiem, jesteś alkoholikiem i upadłeś i grzeszysz, a nikt inny tak nie robi. To jest typowe działanie diabła. Bóg chce oddalić grzech, a Bóg chce przybliżyć ten grzech do ciebie, abyś już o niczym innym nie myślał. Tak funkcjonuje diabeł, on to jest jego sposób funkcjonowania. I ciekawe jest to, że właśnie w Psalmie 103, w 12 wersecie, Dawid mówi tak, jak daleko wschód leży od zachodu, tak daleko on oddalił od nas nasze nieprawości, nasze winy, nasze grzechy. Biblia mówi o tym, że Bóg oddalił od nas nasz grzech, kiedy przychodzimy i go przepraszamy za to. Kiedy prosimy Go o wybaczenie. On oddala od nas grzech. Jak, w jaki sposób? Jak daleko jest wschód od zachodu? To jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Ciekawe jest to, że Dawid nie powiedział, jak daleko jest północ od południa, ale powiedział, jak daleko jest wschód od zachodu. Kiedy zastanowisz się nad tym głębiej, to zauważysz jedną rzecz. Odległość pomiędzy biegunem północnym a południowym da się zmierzyć. Ta odległość pomiędzy biegunem północnym a biegunem południowym wynosi 13 832 km. To jest odległość pomiędzy biegunem północnym i południowym. 13 832 km. To jest taka odległość. To jest taka odległość. Natomiast jeśli spróbowałbyś zmierzyć odległość pomiędzy wschodem a zachodem, to tego się nie da zmierzyć. Nie da się zmierzyć odległości pomiędzy wschodem a zachodem. Tego się nie da zmierzyć. A więc Dawid mówiąc, że Bóg oddalił od nas nasze grzechy tak daleko, jak wschód jest od zachodu, pokazuje, że On oddalił to tak daleko, że to się nigdy już nie spotka. To się nigdy z nami nie spotka, ani nigdy nie spotka się z Bogiem. To jest absolutnie niesamowite. To jest potężna prawda. Bóg oddala od nas grzech, kiedy my przepraszamy Go za nasze grzechy. I to jest potężna prawda. Ciekawe jest jeszcze to, kochani, w tym wszystkim, w kontekście pierwszego punktu, że Bóg oddala od nas nasze grzechy, jest to, że krew Chrystusa oczyszcza nas z grzechów, oczyszcza tych, którzy przychodzą właśnie do Niego prosić Go o przebaczenie. Stary Testament funkcjonował w taki sposób, że nic, ale to nic, nie doznawało przebaczenia grzechów, jeśli nie rozlano krwi. W Starym Testamencie musiały umierać zwierzęta, krew zwierząt była przelewana, aby człowiek mógł dostąpić przebaczenia. A więc zwierzęta umierały zamiast człowieka, bo to człowiek powinien ponieść karę za swoje grzechy, ale w zastępstwie umierały zwierzęta i była przelewana krew. Problem, kochani, polegał na tym, że krew zwierząt obmywała człowieka tylko z zewnątrz. Obmywała go na chwilę. W sytuacji, kiedy Jezus Chrystus umarł za nas, w sytuacji, kiedy Jezus Chrystus stał się dla nas barankiem Bożym, właśnie doskonałą ofiarą, kiedy On został przybity do krzyża, kiedy On na krzyżu powiedział, wykonało się, Jego przelana krew jest doskonała. Co to oznacza? Że ja przychodząc dzisiaj, w czasach Nowego Testamentu do Chrystusa, kiedy Go proszę o przebaczenie, to Jego krew obmywa mnie całkowicie z moich grzechów, ale również czyni, ofiara na krzyżu czyni jeszcze jedną rzecz. Unicestwia skłonność do grzechu, która jest głęboko umieszczona w moim sercu. Ja już nie muszę grzeszyć, ponieważ Bóg mnie uwolnił ze skłonności do grzechu. Bóg ukrzyżował moją skłonność do grzechu. Apostoł Jan w pierwszym swoim liście, w pierwszym rozdziale i 9 wersecie powiedział tak. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy. Przebaczy nam nasze grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.
To jest bardzo, ale to bardzo mocny fragment. Posłuchajcie, jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy i przebaczy nam nasze grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Komu Bóg przebacza grzechy? Bóg przebacza grzechy tym, którzy przyznają się do swoich grzechów. Jest takie jedno duże pytanie. Czy człowiek, który nie poddał swojego życia Jezusowi i przychodzi do Boga i przeprasza Go za swoje grzechy, czy Bóg przebacza mu jego grzechy, czy też nie? To jest ciekawe pytanie. To jest bardzo ciekawe pytanie. Jest jedna rzecz. Człowiek, który nie poddał swojego życia Jezusowi Chrystusowi, Duch Święty nie mieszka w nim, a więc skłonność do grzechu ciągle w nim funkcjonuje. I mniej więcej wygląda to w taki sposób, że człowiek grzeszy, później idzie i przeprasza za swoje grzechy, czuje się lepiej jeden dzień, dwa dni, ale w trzecim dniu, czwartym dniu wraca z powrotem do tego samego, co było, ponieważ skłonność do grzechu ciągle w nim żyje. Człowiek, który poddaje swoje życie Jezusowi Chrystusowi, unicestwia skłonność do grzechu. A więc pytanie, czy Bóg przebacza grzechy ludziom, którzy nie poddali swojego życia Jezusowi Chrystusowi, jest pytaniem ciągle otwartym. Być może Bóg przebacza, ale oni ciągle wracają z tymi samymi grzechami, bo ciągle w ich sercach jest skłonność do popełniania grzechu. I Jan tutaj mówi tak, jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy, przebaczy nam nasze grzechy, nie tylko przebaczy nam, ale oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Pamiętajcie, Jan pisał do chrześcijan. List Jana jest napisany do chrześcijan, list Jana nie jest pisany do ludzi, którzy nie znają Chrystusa. A więc ja, kiedy wiem, że zgrzeszyłem, to pokazuję już jedną rzecz. Obchodzi mnie to, co myśli Bóg o moim życiu. Obchodzi mnie to, że zgrzeszyłem przeciwko Bogu. To jest warunek, aby przyjść do Boga i doznać przebaczenia. Jeśli jeszcze nigdy nie oddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi, pod sam koniec tego kazania będziesz miał taką możliwość, abyś nie miał wątpliwości, że jesteś pojednany z Bogiem, że poddałeś swoje życie Jezusowi i możesz notorycznie doświadczać przebaczenia grzechów i notorycznie doświadczać tego, że On oddala od ciebie wszystkie twoje grzechy, kiedy przychodzisz i przepraszasz Go. Drugi ważny punkt odnośnie tego, co Bóg robi z naszym grzechem i tym, co robi diabeł z naszym grzechem. Bóg nigdy nie wspomni naszych grzechów, nigdy nie wspomni, On nigdy nie pamięta naszych grzechów, nigdy nam ich nie przypomni, podczas gdy diabeł ciągle je wypomina i przypomina. To jest różnica pomiędzy Bogiem a diabłem. Księga Izajasza, 43 rozdział, werset 25. Ja jestem tym, który zmazuje twoje przestępstwa ze względu na siebie, a twoich grzechów nie wspomnę. Twoich grzechów nie wspomnę. Widzisz, Bóg nie jest w stanie zapomnieć twoich grzechów, bo to zaprzeczałoby koncepcji, że Bóg jest wszechwiedzący. Jeśli On jest wszechwiedzący, On nie może zapomnieć twoich grzechów. Co robi Bóg? Bóg ich nigdy nie wspomina i Bóg wybiera, aby ich nie pamiętać. Bóg wybiera, aby nigdy ich nie pamiętać. To jest Jego natura. Człowiek, który przychodzi do Chrystusa, który poddaje Mu swoje życie, staje się Bożym dzieckiem i w tym momencie Bóg mówi do niego jedną rzecz. Nigdy, ale to nigdy nie wspomnę Ci Twoich grzechów, ponieważ ja wybieram nie pamiętać Twoich grzechów. Ja wybieram, że nie będę pamiętał o Twoich grzechach. Bardzo często jest tak, że kiedy mąż i żona się kłócą, zauważcie jedną rzecz. Czym oni walczą? Wyciągają brudy z przeszłości, wyciągają błędy z przeszłości, grzechy z przeszłości i rzucają w siebie, oczywiście mówię o słowach, rzucają w siebie słowami, które przypominają, które wypominają im ich grzechy przeszłości, pomimo tego, że Bóg im to przebaczył. Bóg nigdy tak nie robi. Bóg nigdy nie wspomina twojego grzechu, ponieważ Bóg wybrał, aby nie pamiętać. To jest potężne zdanie. Bóg wybrał, aby nie pamiętać o naszych grzechach. To jest potężna rzecz. Co robi diabeł?
Kiedy tylko zgrzeszysz, to diabeł będzie robił wszystko, abyś ciągle o tym pamiętał. Aby ciągle ci to przypominać, aby wypełnić twój umysł. Wypełnić twój umysł grzechem, aby wypełnić twój umysł wspomnieniami, aby wypełnić twój umysł obrazami. Diabeł zawsze wypomina grzechy, on nigdy ich nie zapomina, on ciągle będzie ci je przypominał, będzie ci je stawiał przed oczami, będzie ci to wrzucał do głowy, będzie ci próbował robić wszystko w twojej głowie, abyś ty ciągle potępiał się tym, że zgrzeszyłeś. Bóg wybiera nigdy nie pamiętać grzechów, które zostały mu wyznane. To jest piękna rzecz, którą Bóg robi odnośnie naszych grzechów, kiedy przychodzimy do Niego, aby Go przeprosić i prosić Go o wybaczenie. Po trzecie, Bóg przebacza nasze grzechy, kiedy diabeł mówi, że to nie będzie nam przebaczone. Bóg przebacza nasze grzechy, kiedy diabeł mówi, że to nie będzie nam przebaczone. Mówię z autopsji. Kiedy zgrzeszysz w jakiś sposób raz, drugi raz, piąty, dziesiąty raz, to masz takie silne przekonanie, że zgrzeszyłeś już tyle razy, że Bóg już ci tego nie przebaczy. Oczywiście, te myśli są ci wrzucane przez diabła, ponieważ to nie są Boże myśli odnośnie ciebie. Ale wiele razy, kiedy upadałem w jakimś grzechu, leżałem później przed Bogiem, płakałem, mówię, Boże, ja wiem, że to już jest za daleko, że ja już zbyt często grzeszę, że zbyt wiele razy zgrzeszyłem i Ty już mi pewnie nie wybaczysz, że pewnie ten grzech któryś raz, kiedy ja go popełniłem, to już jest niewybaczalne i tak sobie myślałem, ale to nie ma nic wspólnego z prawdą. Dlatego, że Psalm 103, werset 3, Biblia mówi tak, On przebacza wszystkie twoje winy. Wszystkie. Jest tylko jeden grzech, który jest grzechem niewybaczalnym i ten grzech w Biblii jest określony grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Ale ilekroć się zastanawiasz, czy zgrzeszyłeś przeciwko Duchowi Świętemu, tylekroć bądź pewien, że ludzie, którzy zgrzeszyli przeciwko Duchowi Świętemu, nigdy się nad tym nie zastanawiają, ponieważ dla tych ludzi Chrystus już nie ma żadnego znaczenia, dla tych ludzi Bóg nie ma już żadnego znaczenia. Ludzie, którzy zadają sobie pytanie, Boże, ja chyba zgrzeszyłem przeciwko Duchowi Świętemu, w 100% tego nie zrobili. W 100% tego nie zrobili. Bóg przebacza ci wszystkie twoje grzechy. Bóg jest w stanie przebaczać mordercom, złodziejom, gwałcicielom i jakikolwiek grzech wymyślisz, Bóg jest w stanie przebaczyć ci każdy grzech, kiedy przychodzisz do Niego i prosisz Go o przebaczenie. Bóg nigdy nie odrzuca szczerego serca, Bóg nigdy nie odrzuca złamanego serca, Bóg nigdy nie odrzuca serca, które pragnie pokutować przed Nim, które pragnie przebaczenia. Bóg nigdy nie odrzuca takiego serca. Bóg nigdy nie odrzuca takiego serca. Niedawno wspominaliśmy święta wielkanocne i jest historia, kiedy wraz z Chrystusem po Jego prawej stronie i po lewej stronie było jeszcze dwóch złoczyńców. Jeden po prawej, drugi po lewej stronie. Jeden z tych złoczyńców ciągle szydził względem Chrystusa. Ciągle z Niego szydził. Ale drugi łotr na krzyżu. Wiecie, ludzie, którzy byli krzyżowani, to byli często ludzie, którzy popełnili olbrzymie przestępstwa. Potężne przestępstwa. Być może był to jakiś morderca. I on, wisząc na krzyżu, dosłownie ostatnie minuty jego życia, zawołał do Chrystusa. Zdał sobie sprawę z tego, że jest grzeszny. Zdał sobie sprawę z tego, że jest z nim źle, że on za chwilę umrze i on nie ma pojęcia, co go czeka. Ale zawołał do Chrystusa. Zawołał do Chrystusa. Uznał swoją grzeszność. Zawołał do Chrystusa. Bóg, Chrystus na krzyżu zobaczył to złamane serce. Zobaczył to serce, które chce pokutować. I Chrystus wypowiada piękne słowa na krzyżu. To jest niesamowite. Ten, który umiera na krzyżu, którego chwile już są policzone, przyprowadza ostatnią osobę
ostatniego grzesznika, w ostatnich chwilach swojego życia przyprowadza grzesznika, w ostatnich chwilach swojej śmierci przyprowadza go do upamiętania i mówi mu tak. Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Ten człowiek wiszący na krzyżu, człowiek grzesznik, który popełnił mnóstwo przestępstw, w ostatnich chwilach swojego życia się upamiętał i doznał przebaczenia. Mój drogi przyjacielu, Bóg przebaczy ci każdy twój grzech, jeśli przyjdziesz tylko do Niego ze szczerym sercem. Nie ma to znaczenia, ile razy zgrzeszysz. Oczywiście to będzie wpływać na ciebie, to będzie cię niszczyć, ale w kontekście Pana Boga, On ciągle jest Bogiem, który ma wyciągniętą rękę w swoją stronę. Jeśli zawołasz, On ci przebaczy. List do Rzymian, 6 rozdział, werset 23, Biblia mówi tak. Zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Paweł kontrastuje. W Starym Testamencie zwierzęta umierały, aby ludzie mogli doznać przebaczenia, nie uwolnienia od grzechu, ale przebaczenia. W Nowym Testamencie mamy Jezusa Chrystusa i każdy, kto przychodzi do Niego, doznaje przebaczenia każdego grzechu, ale również uwolnienia. W momencie, kiedy Jezus Chrystus zaczyna mieszkać w twoim wnętrzu przez swojego Ducha Świętego, twoja skłonność do grzechu jest unicestwiona. I czwarta rzecz, co Bóg robi z naszymi grzechami. Bóg nie postępuje z nami według naszych grzechów. Kiedy diabeł uważa, że Bóg się mści na człowieku. Bóg, posłuchajcie, nie postępuje z nami według naszych grzechów. Kiedy diabeł w tym samym momencie oskarża Boga, że Bóg się mści na człowieku za jego grzechy. Dygresja odnośnie tego, co się dzieje teraz. Wielu ludzi mówi, że koronawirus to jest Boża kara za homoseksualizm, za aborcję. Zadaj sobie takie pytanie. Czy Bóg ma w swojej naturze posyłać swojego jednorodzonego Syna, aby zbawić człowieka i dać mu możliwość zbawienia i w tym samym czasie karać go za grzechy, karać go, dopuszczać jakieś zło, dopuszczać różnego rodzaju historie? Bóg taki nie jest. Bóg nie postępuje z nami według naszych grzechów. O tym mówi Psalm 103, werset 10. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani nam nie odpłaca według naszych win. Bóg nie postępuje z nami według naszych grzechów. My otrzymujemy od Boga coś, na co w ogóle nie zasłużyliśmy. Tym czymś jest Boże przebaczenie, tym czymś jest możliwość zbawienia, nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie Jego łaski, a łaska to jest niczym niezasłużona przychylność od Pana Boga. Bóg nie postępuje z nami według naszych grzechów. Diabeł zawsze, ale to zawsze, próbuje zrzucić winę na Boga za swoje dzieła. Diabeł czyni zło, diabeł zsyła na ludzi choroby, diabeł zsyła na ludzi przekleństwa, a później wmawia ludziom, że to Bóg na nich to wszystko zesłał. Podam wam taki przykład, który opowiedział pewien mój znajomy. Jest to straszna historia, wybaczcie mi, że ją opowiem, ale ona dokładnie pokazuje, o co chodzi. Jest to historia o pewnym pedofilu, którego strategia była bardzo prosta. Pedofil każdego dnia obserwował jedno dziecko, które miało stać się jego ofiarą. Widział, kiedy idzie do szkoły, kiedy wraca ze szkoły, widział, kiedy to dziecko szło się bawić, z kim się spotykało i obserwował rutynę w życiu tego dziecka każdego dnia. I pewnego dnia ten pedofil podchodzi do tego dziecka, kiedy ono się niewinnie bawi i mówi, słuchaj,
jestem znajomym Twoich rodziców, jestem przyjacielem Twoich rodziców i oni prosili, abym zaprowadził Cię do domu. Więc dziecko, jak to dziecko, dziecko bardzo często jest łatwowierne, jest naiwne, idzie z tym człowiekiem i kiedy idzie z tym człowiekiem, w pewnym momencie ten pedofil zaciąga to dziecko do jakiegoś ciemnego miejsca. Może to był samochód, może jakieś miejsce gdzieś, gdzie nikt ich nie widział. Wykorzystał to dziecko i kiedy wykorzystał to dziecko, kiedy dziecko zostało zranione, kiedy dziecko było w szoku, co w ogóle się stało w jego życiu, to ten pedofil, zostawiając to dziecko, powiedział jeszcze temu dziecku taką jedną rzecz. Słuchaj, to twój tato kazał mi cię ukarać, bo ty często jesteś niegrzeczny i twój tato mi kazał, abym ja ukarał cię w taki sposób. Pomyśl sobie teraz o psychice tego dziecka. To dziecko zostało wykorzystane. Konsekwencje tego wykorzystania, tego bólu, cierpienia, konsekwencje tego będzie pokutować latami. Można powiedzieć, że bardzo trudno takiemu dziecku się pozbierać po tym, co się stało. Ale to dziecko ma zakute w głowie jeszcze jedną rzecz. Że to kazał zrobić mój tato. I dziecko wraca do domu. Nie przyznaje się do tego, co się stało w żaden sposób swoim rodzicom, a już w ogóle swojemu ojcu, ponieważ to tato kazał mnie ukarać w taki sposób i pewnie na to zasługiwałem. I dziecko żyje w takim więzieniu. Straszna historia. Może straszna ilustracja. Ale ona pokazuje sposób działania diabła. On czyni złe rzeczy względem nas, on zsyła na nas choroby, on zsyła na nas wypadki, on aranżuje pewne straszne historie, a później mówi, wiesz, to Bóg wszystko zrobił. Do dzisiaj w naszym kraju mówi się o tym, że Bóg zesłał chorobę na kogoś. Do dzisiaj się mówi o tym, że Bóg zsyła suszę na Polskę. Do dzisiaj się mówi o tym, że Bóg zesłał koronawirusa jako karę za grzechy. Karę za grzechy poniósł za nas Jezus Chrystus. My nie jesteśmy w stanie spłacić kary za nasz grzech. My nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Tylko Chrystus jest w stanie spłacić karę za nasz grzech, dług za nasz grzech. Tylko On jest w stanie to zrobić. Diabeł będzie robił wszystko, aby udowodnić ludziom jedną rzecz, że przyczyną zła jest Bóg, a nie on sam, czyli diabeł. Bóg nie postępuje z nami według naszych grzechów. A on, aby zatrzymać bieg człowieka, który jest donikąd. Człowiek niepojednany z Bogiem, już na ziemi doświadcza piekła. A czasami diabeł jest jeszcze bardziej sprytny, na ziemi może doświadczać dobrych rzeczy i w ten sposób, po śmierci, wtedy znajdzie się w miejscu, w którym nie chce być. Pamiętaj, Bóg, który umarł za ciebie na krzyżu, to jest Bóg, który otwarcie mówił o tym, że Bóg jest Bogiem, który chce, aby ludzie byli zbawieni i byli w niebie. Ale jeśli ty nie poddasz swojego życia Jezusowi Chrystusowi, jeśli nie przyjdziesz i nie będziesz Go prosił o przebaczenie grzechów, to Jezus pokazuje w swoich Ewangeliach, Jezus pokazywał przez całe swoje życie, że nie ma dla ciebie miejsca w niebie, że do nieba nie wejdzie nikt, kto nie przyszedł do Chrystusa i nie poddał Mu swojego życia i nie przeprosił Go za swoje grzechy. A więc kochani, Bóg oddala od nas nasze grzechy. Bóg jest tym, który nie wybiera nie pamiętać naszych grzechów. Bóg jest tym, który przebacza nam nasze grzechy, wszystkie nasze grzechy. Bez względu na ciężar tego grzechu jest tylko jeden grzech przeciwko Duchowi Świętemu, o tym sobie mówiliśmy. I czwarta rzecz, Bóg nie postępuje z nami według naszych grzechów. Chrystus stał się doskonałą ofiarą na krzyżu. Każdy, kto do Niego przyjdzie i podda Mu swoje życie, doświadczy zbawienia, doświadczy przebaczenia. A kiedy to już się stało w Twoim życiu, to ilekroć zgrzeszysz, biegnij do Boga. Biegnij do Boga.
bo Jego tron dla Jego dzieci nie jest tronem sądu, ale tron dla Bożych dzieci jest tronem łaski, miłosierdzia i Bożej dobroci. Ilekroć zgrzeszysz, jeśli jesteś chrześcijaninem, biegnij do Boga. Prosić Go o przebaczenie, On na pewno Ci przebaczy. On na pewno Ci przebaczy, bo On jest kochającym Ojcem. Mój drogi przyjacielu, chciałbym zakończyć to kazanie krótką modlitwą. Modlitwą o tych z nas, którzy wiemy, że poddaliśmy kiedyś nasze życie właśnie Jezusowi Chrystusowi, abyśmy zrozumieli, że Bóg jest Bogiem, który oddala od nas nasze grzechy, że Bóg jest Bogiem, który wybrał nie pamiętać naszych grzechów, że Bóg jest Bogiem, który nie postępuje adekwatnie do naszych grzechów, że Bóg jest Bogiem, który przebacza wszystkie grzechy. I ilekroć zgrzeszysz, jeśli jesteś chrześcijaninem, ilekroć zgrzeszysz, biegnij do Boga, biegnij do tego tronu łaski, do tronu Bożej dobroci, aby Bóg całkowicie Ci przebaczył. Jeśli masz jakąś rzecz, jeśli jest jakiś grzech w Twoim życiu, jeśli jest jakaś sytuacja, biegnij do Boga, przeproś Go za to, a On Ci przebaczy i będziesz mógł zacząć na nowo żyć w całkowitej sprawiedliwości względem Niego. Jeśli nie poddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi nigdy, to Twój statut przed Bogiem jest taki, że Bóg widzi człowieka, który nie pojednał się z Nim, widzi człowieka, który jest grzeszny i On chce Ciebie zbawić. Ale Bóg nie chce robotów, Bóg chce ludzi, którzy z własnej nieprzymuszonej woli przyjdą do Niego i będą Go prosić o przebaczenie, będą chcieli Mu poddać swoją wolę i z nią żyć. Bóg chce mieć swoje dzieci, Bóg chce mieć synów i córki, Bóg nie chce robotów. Jeśli chciałbyś poddać swoje życie Jezusowi, to proszę pomóc się ze mną tą prostą, ale szczerą modlitwą, tak jak łodr na krzyżu w ostatnich chwilach zawołał do Chrystusa, tak my dzisiaj zawołajmy do Chrystusa, uznając naszą grzeszność i przychodząc do Niego. Panie Jezu, ja przychodzę do Ciebie i uznaję moją grzeszność przed Tobą i chcę przeprosić Cię za grzechy w moim życiu. Przebacz mi każdy mój grzech. Przebacz mi każdą winę w moim życiu. I ja poddaję Ci dzisiaj moje życie i wyznaję moimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. Jeśli to było szczere, jeśli ta modlitwa na koniec była szczera, uwierz mi, że w tym momencie Duch Święty zamieszkał w Twoim wnętrzu, zamieszkał w Twoim sercu, czy to odczułeś, czy czego nie odczułeś, ale Bóg całkowicie Ci przebaczył. Żeby dowiedzieć się więcej, jak rozwijać swoją relację z Bogiem, proszę zostać z nami jeszcze kilka minut, a mój przyjaciel Wojtek powie Ci, co możesz zrobić dalej, jak masz, dowiesz się, w jaki sposób możesz się modlić, w jaki sposób budować tą relację. A ja gratuluję Ci z mojej strony, niech Bóg Ciebie błogosławi. A jeśli oddajesz życie Jezusowi, jeśli oddałeś życie Jezusowi, to kazanie było właśnie dla Ciebie. Kochani, zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia za tydzień. Witam Was serdecznie po kazaniu. Chciałbym nawiązać do zakończenia, czyli do modlitwy. Jeżeli dzisiaj po raz pierwszy w swoim życiu modliłeś się z pastorem, aby powierzyć swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to jest to najlepsza decyzja, jaką możesz podjąć w całym swoim życiu. Jest to początek niesamowitej drogi, która jest przed Tobą. Chcemy Cię wesprzeć w rozwijaniu relacji z Bogiem. Zapraszam Cię serdecznie na naszą stronę internetową kanaan.pl oraz na YouTubie znajdziesz playlistę z materiałami Kolejny Krok. Jest to nic innego jak wytłumaczenie tego, co dzieje się, kiedy powierzamy swoje życie Jezusowi Chrystusowi oraz jak możemy rozwijać naszą relację z Bogiem, więc zapraszam Cię serdecznie w te miejsca, możesz znaleźć odnośniki. Chcemy Cię wspierać w codziennym rozwijaniu relacji z Bogiem i to dopiero początek niezwykłej przygody, więc gratulujemy Ci serdecznie i zapraszamy w te miejsca. Również na naszej stronie internetowej znajdziesz zakładkę z modlitwą, gdzie możesz zapisać prośby modlitewne. Również zapraszamy Was, którzy doświadczyliście przełomów
między innymi uzdrowienia podczas poprzednich transmisji oraz korzystając z tych materiałów, zapraszamy Was do skorzystania z formularza, gdzie możecie zapisać nie tylko prośby, ale również podziękowania za wysłuchane modlitwy, świadectwa tego, co Bóg zrobił w Waszym życiu, i dostajemy niesamowite sygnały na Facebooku, również na Instagramie, tego, że Bóg dotyka naszych serc, więc jest to niesamowicie inspirujące. A jeśli jeszcze nie ma tam Twojej wiadomości, jeżeli chcesz się podzielić tym, co Bóg zrobił w Twoim życiu, to zapraszamy Cię serdecznie, napisz do nas, byśmy mogli się zainspirować. Również na naszej stronie internetowej znajdziecie poprzednie kazania, które warto posłuchać, jeśli chcecie rozwijać relacje z Bogiem. Jesteśmy również na Facebooku, na Instagramie, na Spotify, gdzie możecie słuchać kazań. Oraz pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału na YouTubie. To wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam za dzisiejszą obecność. Koniecznie po tej transmisji zostawcie komentarz, napisz, co Cię dotknęło, być może masz jakieś pytania, możesz napisać w komentarzu. Bardzo chętnie wrócimy do tego po zakończeniu transmisji. Dziękuję Wam za dzisiaj, życzę Wam miłego tygodnia i do zobaczenia podczas kolejnych transmisji.